Biada społeczna jest już pewną tradycją w Kościele katolickim w Polsce, w różnych archidiecezjach takie rady były czy są i one spełniają niewątpliwie ogromną rolę we wspieraniu poszczególnych arcybiskupów polskich wtedy, kiedy trzeba zabierać głos w ważnych sprawach społecznych czy danego regionu, czy w ogóle całej ojczyzny. Zdaję sobie sprawę z tego właśnie, że sam głos czy poszczególnych księży biskupów, czy episkopatu, czy poszczególnych, ale rozproszonych wiernych świeckich niekiedy nie wystarcza. Natomiast wtedy, kiedy jest zespół ludzi, którzy cieszą się zasłużonym autorytetem w danym środowisku, kiedy występują nie w sposób rozproszony, ale razem, kiedy ich wystąpienia są poprzedzone pewną pracą o charakterze studyjnym, to jestem głęboko przekonany, iż ich głos właśnie wtedy, kiedy chodzi o bardzo ważne kwestie społeczne, rozpatrywane w świetle katolickiej nauki społecznej, ten ich głos nie będzie mógł być lekceważony, przeciwnie, stanie się punktem odniesienia i daj Boże inspiracją dla tych, którzy na co dzień decydują o kształcie życia społecznego naszego kraju, w tym przypadku naszego regionu, naszego miasta. Stąd oczekiwania bardzo wielkie i stąd także moja ogromna wdzięczność wobec osób, którym zaproponowałem pracę w tej Radzie i którzy tę moją prośbę przyjęli jako wyraz szacunku dla nich, ale także jako wyraz uznania dla tych dokonań, którymi się jak najbardziej mają prawo cieszyć, z których mają prawo być dumnymi. A teraz właśnie te ich osiągnięcia mogą być przekute na tego rodzaju działalność. To dla mnie także zaszczyt, wielka radość, że takie osoby, takie osobistości będą mnie mogły wspierać w pełnieniu urzędu pasterza archidiecezji łódzkiej.